Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Miałam się odezwać już przed pójściem do pracy, ale jakoś kurde pospałam. Musiałam sobie troszeczkę poukładać w głowie przed pracą, no i poszłam i mi zleciało i właśnie wróciłam, mamy już wieczór, ale mówię, odezwę się do was, nagram wam nawet takiego małego food haula. Bo byłam na zakupach, wczoraj też byłam na wielkich zakupach, ale nie, w sobotę, przepraszam, ale to wszystko szło, wiecie, typowo na tą na tą imprezkę dla mojej Cindy, no także już nic nie mam i musiałam kupić parę rzeczy i za chwilę sobie idę gotować obiad, bo nic jeszcze dzisiaj nie zjadam, tylko taką malutką bułeczkę sobie na przerwie zrobiłam, a to było około 6-7 wieczorem. Kupiłam sobie dzisiaj te truskaweczki, już takie fajne, tak pięknie pachną. W końcu, bo tamte wszystkie takie chemiczne jeszcze były. Kupiłam tą śmietanę, ale nie było zwykłych, to wzięłam wegańską, bo nie było wszystko wykupione, bo wiecie jak ja kończę o wpół do 10 pracę, to już wiecie, wszystko jest też wykupione wieczorami, nie? To jest norma. Kawy, bo już mi się też skończyła, więc kawę mam. Mięsko na dzisiaj, to sobie za chwilkę usmażę. Wzięłam na jutro ciasteczka i delicję, bo jutro jadę w gości. To wezmę to ze sobą. Kiełbaski kotką, bo one to potem cały czas szaleją. Jogurcik naturalny, ja sobie będę wkładała od razu do lodóweczki. O, kupiłam sobie takie deserki, już na cały tydzień w sumie. Wzięłam ich chyba z 4. Nektarynki. Masełko. Bo chciałam jutro zrobić taki fajny ten w Thermomixie przepis. Magnez sobie wzięłam. Już cały czas potrzebuję magnez i już zapominałam od paru dni. Kotkom jedzonko, takie kiełbaski na śniadanko na piątek. Ojejku, przepraszam cię, Sivan. To na piąteczek też taki deser, ale o smaku pistacjowym. Jak mi się coś zachce. W ogóle dostałam wczoraj w pracy okres. Wczoraj też o której 8 wieczorem stoję na kasie. Ej, i okres mi się puścił. Actimel. I ten. Puścił mi się okres. Myślałam, że mnie rozdupi, nie? Tak mnie zaczął boleć brzuch. Taki jakiś serek o smaku sernika. Też sobie wzięłam do owoców. Ja lubię sobie. Kapustę. To za chwilę sobie zjem do obiadu. Karmelowa glazura do lodów. Taki smak wzięłam karmelowy. Czy to jest cynamon? Ja nie lubię cynamonu. O nie, tylko nie cynamon. Karmel. A wygląda tu jak cynamon. Myślałam, że to jest cynamon. Nienawidzę. Szyneczkę na śniadanko, czy tam na kanapeczki. Znów kotką. Koperek, który już mi się zgniótł do ziemniaczków dzisiaj. Jeszcze jeden jogurt naturalny do borówek, bo ja lubię sobie taki deser zrobić z borówkami. Muszę się napić tego Actimela. Bananki. Bananki. Już też nie miałam bananków. I wzięłam lody. Bo dzisiaj mam ochotę na lody. Dlatego wzięłam też tą śmietanę i truskawki. Sobie taki deser chciałam zrobić. Cały dzień dzisiaj o tym myślałam, bo wszyscy kupowali lody. I wzięłam Sprite'a. Jakbym się... Ja nie piję w ogóle słodkich napojów. I nigdy nie mam ani coli, ani takich pierdół. No i to wszystko. Nie ma nic takiego innego. No... I te truskaweczki dam do lodówki. No i powiem wam, że mam ten. Wczoraj się tak źle czułam. Dostałam ten okres, słuchajcie, muszę te lody schować. A już mi było 2 dni przed okresem źle. Masakrycznie. Ale wiecie, nie, że mnie brzuch bolał czy coś, bo ja tam bóli takich nie mam. Po prostu miałam taki taki dziwny jakiś, nie wiem, taki nastrój, wiecie jak to przed okresem ma się nastrój do dupy w sumie, nie?
I ja mówię, aha, ty lody muszę schować. Siwar, przepraszam cię, muszę do zamrażalki. No, tam jest królik zamrożony i utka. Mama mi musiała powkładać, nawet nie wiedziałam, rzeczywiście. No i ten, ale zmieściłam. Bo ja tam mam kupioną zamrażalkę, bo tu jak się wprowadziłam, nie było zamrażalki. Musiałam sobie kupić taką małą i tam mam... No. Tak sobie teraz myślę, że w sumie nie mogłam tego nie kupować, tylko upiec ciasto. I zawieść po prostu. No, już palicho. Może jeszcze upiekę. A to może zawsze leżeć. Bo tylko ja to tam potem zjem. No i słuchajcie, i ten... I co? I tak się źle czułam. Ja wiedziałam, że okres przyjdzie, bo już wam mówiłam w ostatnim roku, że mi się już spóźnia, nie? No i dwa dni mi się spóźnił i przyszedł i mówię, wczoraj w pracy o 8 nagle mnie zaczęła głowa boleć, brzuch i okres przyszedł. Ja mówię, ja cię to akurat potrzebowałam, nie? No i ten, i ten, i przyjechałam do domu, nie miałam nic słodkiego, nie miałam, a taką miałam ochotę coś, wiecie, zjeść i w ogóle muszę ten nagle spłuknąć od razu też. I mówię, kurde, co by tu ten... zrobić, ale nic nie miałam, no i dzisiaj sobie poszłam do pracy, właśnie też miałam dzisiaj wieczorówkę niestety, no i kupiłam sobie właśnie te lody, bo bardzo dużo klientów kupowało lody i mnie jakoś tak, wiecie, zachciało się lodów, jak tak u nich widziałam, że oni też tak kupują te lody. No, także tak, przyjechałam do domciu. Jeszcze dzisiaj rano musiałam dzwonić do banku, bo przyszły mi moje wszystkie nowe karty, bo sobie tam byłam w banku sobie załatwić nowe i one są poblokowane. Wczoraj chciałam zapłacić zakupy, nie mogłam, musiałam zapłacić inną kartą. Dzisiaj rano jeszcze wstałam, to pierwsze co się obudziłam, to tam dzwoniłam, jeszcze na takim szpiku kawę robię, dzwonię do tego banku. I mi to odblokowali, także już mam to załatwione. Też się cieszyłam. Wczoraj mówię, o w końcu przyszła karta mi, bo musiałam tak, wiecie, przerzucać z konta na konto pieniądze, bo nie miałam karty, czekałam na kartę. Przyszła ta karta, chcę iść płacić, zablokowana, mówię, ja pierdzielę. Bo to trzeba, wiecie, zadzwonić, żeby tam o kradzież, nie? Ale myślałam, że jak PIN podam, to ona będzie odblokowana, no nie. No ale dobra, ciul tam. Zadzwoniłam rano i dzisiaj już normalnie wszystko funkcjonowało, to też mnie ucieszyło. No, także tak. Idę sobie teraz zrobić jedzonko. Zrobię sobie ziemniaczki, pire, kapustkę czerwoną i te ciewap, chip sobie kupiłam. To jest takie, wiecie, z mięsa mielonego zrobione i przyprawione. Bardzo dobre, ja to lubię. Co jeszcze? Ten magnes kupiłam. To mnie też trochę pomoże. Trochę mi pomoże, mam nadzieję. No, także idę sobie, słuchajcie, jest teraz wstawiać jedzonko. Moje kotki kochane sobie tu biegają. Patrzcie, Siwarek mój. Aha, pytałyście chyba o rasę. To jest Pers. Siwar jest Persem, a Cleo to jest zwykły dachowiec domowy. No i Cleo ma 3 latka, a Siwar ma już, słuchajcie, 11. Mój staruszek kochany. Nie, Siwciol? Siwciuś? Jezu, cieszę się, że już jestem po pracy. Ej, powiem wam, że ledwo zipie. Głowa mnie zaczęła teraz też boleć i zaczęło mi strasznie dzisiaj. Ja mam zawsze drugi dzień okresu bardzo mocny i bolesny dość. I powiem wam, że oła. Dzisiaj jeszcze nic nie siedziałam. Dzisiaj nawet nie miałam kasy. Cały dzień byłam na biegu. Wziąłam tabletkę przeciwbólową, jak szłam do pracy i było dobrze, a później już koło 16-17 ona przestała działać, bo ja ją wzięłam jakoś koło 10 rano chyba. Tak, jak się obudziłam. I słuchajcie, i przestała mi działać koło 16-17, już przestawała działać, bo już czułam bóle. No a później już koło 7-8 to już mówię, ja pierdzielę, nie? I teraz nawet mnie wszystko boli. Ja już nie będę brać, bo i tak pójdę spać, to chodziło mi tylko o pracę, żeby w pracy w miarę tam, wiecie, przetrzymać ten ból, nie? No. O, Cleo poszła do kuwetki. Także co, kochani moi najdrożsi. No, jutro jest u nas święto, jutro jest wolne i cieszę się niezmiernie. Później idę jeszcze w piątek do pracy też na wieczorówkę. A od soboty mam urlop cały tydzień, więc cieszę się niezmiernie. Będę też codziennie vlogować dla was. Odpoczywać, regenerować się, zbierać siły i później znów z pełną parą do pracy, także cieszę się niezmiernie. Dobra, idę robić sobie jedzonko, kochani, i ten, i później się do was odezwę.
dobry. Ja już po kawce, ja już po czym? Po kąpieli, po ogarnięciu się, ale taka przywalona, że szok dzisiaj, mimo że jest piękna pogoda, ale od jutra znowu ma, słuchajcie, lać, padać, nie wiem, tak czy siak. Wstałam, zrobiłam sobie dzisiaj loczki, nagrałam sobie dwa TikToczki. Dodałam wam też vloga, znaczy on się dalej dodaje. No, 25% dopiero, co jest w mojej torebce, ale to jest vlog ogólnie, tylko tak nazwałam ten tytuł, bo nie wiedziałam jak. No i co? I siedzę, nic mi się nie chce, muszę posprzątać w domu, powinnam też pojechać po klucze, ale tak mi się nie chce. Jestem śpiąca, niewyspana, poszłam spać o 2:00. O. Oglądałam film i ten, i mówię, trzeba by skoczyć, ale ta nie odzywa się. Napisałam do niej SMS-a, nie wiem czy ona jest na SMS-a, nie wiem czy ona jest zajęta czy co. Chyba że tak sobie jeszcze myślę, jutro po pracy mogłabym też podjechać, bo nie wiem czy oni jutro już wyjeżdżają, czy oni jadą w sobotę. A jakby jechali jutro w nocy, to mogę jutro po pracy skoczyć jeszcze po te klucze i bym dzisiaj nie musiała tam jechać. Jakoś mi się nie chce. No ale cóż. Będzie trzeba, nie? O, powiem wam, że jestem, no nie wiem, jakaś niedospana, czy jakaś przywalona, może też przez ten okres i w ogóle jakaś taka jestem. No. Ale ten... Ale mówię, odezwę się do was. Mam nadzieję, że się tu polepszy troszeczkę. No ale cóż. Jakoś nie mam dzisiaj żadnych ambicji i nie mam po prostu... Muszę w kuchni pozmywać, muszę podkurzać, muszę pranie poskładać. Nowe wyprała muszę wywiesić. Nie chce mi się. Nic mi się nie chce. Ubrałam się przed chwilą w taką bluzeczkę z krótkim rękawkiem. Zimno mi się zrobiło, przebrałam się. Jest zawsze w okres zimno. No, także lipa, marudzenie i narzekanie, ale dobra, już się wyłączam, idę się wziąć jakoś w garść. Nie wiem, czy jechać teraz po te klucze, po prostu mieć to z głowy. Ale ona mi nie odpisuje. I nie wiem, czy nas w domu, czy nie, a nie chcę tam stać pod chałupą, żeby jeszcze mnie ktoś zobaczył. Albo ja kogoś zobaczyła. Wolałabym, nie? No, także tak, moi drodzy, kończę, idę przemyśleć sprawę i tak, i tyle. No, także widzimy się, jak wrócę. Buziaczki dla was i do zobaczonka za chwileczkę, moje pisie. Hej kochani, witajcie wieczorkiem. Przychodzę się już tak, wiecie, jakby pożegnać, bo już mamy późną godzinę, ja za chwilę idę spać. Jem sobie deserek. Kupiłam sobie taki pistacjowy ostatnio na spróbowanie. Jest ok, ale nie czuć aż tak pistacji. No ale dobra. Weszłam w komentarze. Pytałam się ostatnio was, ile z was jest u mnie na kanale i ile z was jest singielkami. I powiem wam, że nie myślałam, że aż tyle, więc kochani, cieszę się, że nie jestem sama. Oczywiście nie cieszę się dla was po przejściach, po tym co przeżyłyście, bo te komentarze czytałam i tak sobie rozmyślałam, Boże, co to się wyrabia, nie? I jak to wszystko w ogóle funkcjonuje, jak... No ale nie będę się wgłębiać i zagłębiać w te tematy, bo to nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że chciałam się dowiedzieć, ile z was jest również same. I ściskam was serdecznie, czujcie się przeze mnie uściskane, wycałowane i wiem, że wszystkie sobie poradzimy i wiem, że czeka na nas to, co powinno na nas czekać, czyli to, co jest odpowiednie, to, co jest nam przeznaczone. Bardzo, bardzo miłe komentarze. Tutaj widzę teraz w sumie ostatnio dodany, mogę wiedzieć, dlaczego rozstałaś się z mężem. Nie jestem na bieżąco, choć kiedyś często oglądałam Cię jeszcze z nim. Nie byliśmy po ślubie, to był mój narzeczony. Na szczęście się nie ohajtaliśmy.
bo dopiero by był cyrk teraz. Wiecie co, ja nie chcę dokładnie opowiadać, dlaczego my się rozstaliśmy, co się wydarzyło. Wydarzyła się niefajna sytuacja, zaskakująca dla mnie. Aczkolwiek dobrze się tak stało, oczywiście, że dobrze i że prędzej niż później. No ale nigdy nie przypuszczałam, że to tak się stanie. Ale z jednej strony nie chcę się cofać w to wszystko, ale tak trochę mi weszło na wspomnienia ze względu też na to, że dzisiaj jechałam do mojej sąsiadki właśnie po te klucze. No i chcąc nie chcąc widziałam, wiecie, wszystko, nie? Także nie było mi to dzisiaj, powiem wam, na rękę. No ale tak czy siak bardzo, bardzo, bardzo bardzo miło mi było czytać wasze komentarze. Wczoraj miałam się umówić z gościem, a ten mnie zaprasza, uwaga, do swojego domu na pierwszą randkę. Przecież to jest tak niebezpieczne i głupie. Nie znam gościa, a ten do chaty. No powiem wam ogólnie, że to jest taki właśnie temat tabu. Co z tą pierwszą randką? Gdzie wyjść i tak dalej? I powiem wam tak. Z jednej strony w tych czasach to jest ciężko oczekiwać tego, co kiedyś panowie jako dżentelmeni kobietom tam, wiecie, kobietom tam proponowali, bo to do restauracji, to kwiatek, to jakieś tam romantyczne, nie myśleli o tym, żeby iść do łóżka, bo to matko nie wolno, bo to przecież jest pogarda dla kobiety, nie? A w tych czasach widzicie, wszystko bardzo szybko idzie. Jest niestety dużo facetów, mężczyzn, którzy nie chcą związków, którzy szukają naprawdę tylko zabawy, bo jest im tak dobrze, bo to jest wygodne, oni nie muszą, wiecie, nic z siebie dawać, nie muszą się nad nikim koncentrować, nie muszą mieć odpowiedzialności za drugiego człowieka, ani za siebie, bo nie są w związku i mogą robić co chcą, a na szybki tam, wiecie, szpil do łóżka też się znajdują osoby, bo jest obojgu na przykład poręcznie iść tylko i wyłącznie do łóżka, a każdy ma swoje życie i każdy robi co chce i może pisać z kim chce i spotykać się z kim chce i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że to jest w tych czasach ciężko. Chociaż ja na przykład na szczęście nie trafiałam na takich kolesi jak na razie. Jeden się okazał w sumie taki, co bardzo nalegał na to. Było to czuć po prostu. To był w ogóle ten pierwszy chłopak, z którym ja się spotkałam po rozstaniu i to było krótko, bo to były tylko dwa, trzy, nie, chyba dwa spotkania to były. Chyba dwa. No. I ten bardzo miło pisał i wszystko, nie, a później właśnie na drugim spotkaniu już wchodziły tam pocałunki i tak dalej. To oczywiście, no mnie też tam, nie powiem, bo był bardzo przystojny i tak wszystko fajnie, pocałunek, okej, okay, ale później zauważyłam, że no to się nie kończyło tylko na pocałunku, a również tam, wiecie, już ręce latały i wiem, że głupie pytanie padło, czy pójdziemy do lasu, nie? I ja wtedy automatycznie, jak ja się wtedy odsunęłam psychicznie i ja tak sobie myślę, jaki fikboj. I ja mówię, że nie potrzebuję iść do lasu i wiem, że siedzieliśmy jakieś 15 minut, padał deszcz, w ogóle była bez sensu nad pogoda. Ja mówię, dobra, to wiesz co, jedziemy do domu, nie? Bo już pogoda jest niefajna i już żeśmy się w ogóle nie spotkali. Ja już też przestałam pisać, on tylko nalegał na spotkanie, ale tak pisał dziwnie. No już wtedy odczułam, że chodziło tylko o to. A później wszystkich chłopaków, których poznawałam i się spotkałam, właśnie to na szczęście nie byli. Żadni tam, wiecie, jacyś kurde fikboje, ale ten ostatnio miał też takie trochę lepkie ręce. On tam w ogóle chciał relację i on do dzisiaj tam wypisuje. Raczej nie, już teraz się uspokoił, bo mu napisałam coś. Przedwczoraj chyba coś tam było, że już się obraził nawet. Bo już tak trzeba było troszeczkę być niemiłym. No bo wiecie, jak się nie powie prosto z mostu, to oni potem będą dalej i dalej. I się uspokoił. Ale on tam chciał relację, on mi pisał, proszę daj mi drugą szansę, coś tam pierdzielenie. On by chciał ze mną to i to zrobić. I już planował i to i tamto. Więc myślę, proszę cię. No. Ale tak ogólnie jest ciężko znaleźć takich właśnie mężczyzn, co wiecie, żeby ta pierwsza randka, to pierwsze spotkanie było w miarę okej. Z jednej strony pójście na spacer, to też nie jest taka randka, no ale już lepiej iść na ten spacer niż, nie wiem, pójście do kogoś do domu, czy siedzenie w samochodzie, bo też różnie to bywa w jakimś miejscu, gdzie nie ma ludzi. Ja wolę zawsze się spotykać tam, gdzie są ludzie,
jakimś miasteczku, dajmy na to, usiąść, czy nawet iść na ten spacer, ale gdzie są ludzie, bo wiem, że nic mi się nie stanie, bo nawet gdyby coś było, to ja wiem, że mogę krzyczeć, że mogę uciec, że mogę się zachować inaczej i oni też przy ludziach nie będą tacy, wiecie, że coś, że nic się nie stanie, nie? No i ja też nigdy się tam nie spotykam od razu po pierwszym dniu bez pisania, bo ja wolę wyczuć, nawet telefonować, żeby wyczuć trochę, wiecie, to też idzie zauważyć, jak ktoś odpowiada, jak ktoś rozmawia i później ja bym się tak bała iść, nie wiem, dzisiaj piszę, jutro się spotykam i nic o nim nie wiem, bałabym się trochę, mimo że oczywiście, że oni mogą oszukiwać i kłamać, ale jakoś tak, nie wiem, wolę słyszeć głos, dajmy na to, albo popisać troszkę, dowiedzieć się troszkę, bo z pisania ja umiem na przykład takie pytania zadaję i tak owijam, że ja umiem później wywnioskować z odpowiedzi, co on tam chce przez to powiedzieć. No i wtedy się spotkam w jakimś właśnie miasteczku, w centrum, gdzie są ludzie, gdzie jeżdżą samochody, gdzie jest dość ruchliwie, już w żadnych innych miejsc, wiecie, gdzie nie ma po prostu nikogo, albo nie wiem, nie daj Boże las, albo nie daj Boże jakieś w ogóle opustoszone miejsca, jeszcze nie wiem, w deszcz albo coś, albo do domu, no do domu też nie, bo no co zrobisz, nie uciekniesz ani nic, nie, to odpada. No, chyba że ty byś zaprosiła go do domu, ale też odradzam, bo też może się różnie wydarzyć, nie? No, wolałabym nie. Pierwsze parę spotkań, te pierwsze, nie wiem jak potem, zależy wszystko od sytuacji, od flow, od rozmów, od tego jak wyczujesz, ale to pierwsze spotkanie, nie dawać adresu, nie pokazywać, bo nigdy nie wiesz co będzie. A jak ci na przykład on też nie spodoba na spotkaniu, i kurczę, podasz adres i potem będzie nachodził albo coś, bo wiecie, różnie może być. Mogą być debile, mogą być psychole. Lepiej dmuchać na zimne, nie? Trzeba być ostrożnym w tych czasach. No, ale tak, nie wiem, do restauracji, żeby zaprosił, to też musiałby sam z siebie zaprosić, bo po co wychodzić z taką inicjatywą? Lepiej sprawdzić, czy koleś w ogóle jest taki, wiecie, czy myśli o tym, żeby ci jakoś właśnie zaimponować, nie? Powiem wam, ciężko z tymi randkami. Może wy opiszcie, tak bym chętnie poczytała, opiszcie jak wy macie, jak się idziecie spotykać na randki, to jak to u was wygląda. No ja na szczęście muszę powiedzieć, że ja nie miałam jakiegoś pecha, no ogólnie chłopaki byli w porządku, nigdy mi tam się nikt jakoś, nie wiem, niemiło nie zachował, nikt mnie nigdy nie obraził, wręcz przeciwnie, każdy zawsze chciał się dalej spotykać. Już mówię, nie wiem jakie tam zakorzenia w głowie były, bo ten pierwszy mógł tylko patrzeć na łóżko, ten ostatni nie wiem, on tam chciał relację, tam ci chłopacy też bardzo, bo później pisali długo i ja też się spotykałam po parę razy i nie było widać, żeby ich ciągło tylko do łóżka, bo zawsze chcieli coś tam ze mną porobić i tak dalej, no ale mi nie podchodzili, bo zawsze coś tam mi tam, to nie jest też tak, że jedna jakaś wada, bo słuchajcie, każdy ma wady, nie ma idealnych ludzi, chodzi o to, żeby to wszystko jako tako w miarę współgrało, nie? To jest ważne, a nie tam się potem zmuszać i nie wiadomo co. No, no i co? Takie to życie jest, nie? Nic nie zrobimy. No, ale słodkie. Właśnie sobie wzięłam magnes i idę zaraz spać. Zjem deserek. Załączam jakąś fajną muzykę. Od jakiegoś czasu przestałam słuchać medytacji, tylko właśnie sobie robię trochę dla psychiki taki spokój od tych wszystkich psychologicznych spraw, medytacji, jakichś tam filmów, podcastów, bo wiecie, też nie można mózgu przydymić. I od paru dni już nie słucham medytacji, ale tylko słucham sobie muzyki Celine Dion na przykład, takiej spokojnej. Też fajnie zasypiam przy niej. No, w ten oto sposób. Jutro idę do pracy, jeszcze na wieczorówkę i później mam tydzień urlopu, więc cieszę się niezmiernie i że odpocznę, będę mogła mieć czas, będę miała czas na regenerację, będę miała czas na vlogi, no i dla siebie ten tydzień odpocznę i później znów do pracy dalej. Cieszę się, naprawdę na to się cieszę. No, dobra. Kochani, kończę. Widzimy się, myślę, że w jutrzejszym vlogu, jak nie jutro, to już na pewno w sobotę się odezwę. Dziękuję wam oczywiście za wasze super opowieści, za wasze komentarze. Napiszcie, jak to u was z randkami jest.
Albo jakieś najgorsze randki opiszcie, albo jakieś takie właśnie wtopy i w ogóle jak się czuliście, jak, tak jak ja ostatnio nie wiedziałam jak uciekać, była pogoda, będzie chyba burza, ja uciekam. Ja muszę jechać, bo wiesz, no cyrki są. Także opiszcie może jakieś właśnie najgorsze wasze. Dla waszego odczucia najgorsze jakieś może właśnie momenty przeżycia randki. Chętnie poczytam. No dobra. Uciekam spać. Kleunia, proszę zejść ze stołu. Uciekam spać, kochani. Dziękuję, że jesteście, że piszecie. I do następnego vlogaska. Także buziaczki dla was. Do jutra bądź pojutrze. Buziaczki, pa, pa.